Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. O miłości zawsze gorejąca, zawsze żarliwa. Ogniu Boży, który nigdy nie gaśniesz. Jezu miłosierny, ukryty w hostii świętej. Zapal wszystkie siły mojej duszy czystym płomieniem Twojej miłości. Pozwól mi odczuć jej ożywczy ogień, całą jego słodycz oraz wszystkie radości i zachwycenia, którymi napełnia wybrane dusze. Gdy widzę Cię w tak pokornej postaci, pragnę się wyniszczyć w mym nicestwie. U Twoich najświętszych stóp chciałbym wyrzucić wszystko z mego serca, by je całkiem Tobą napełnić. Dozwól, Chryste, abym ukochał Cię nad wszystkie rzeczy stworzone, aż do ostatniego tchu, i żebym kochał Cię w całej mojej wieczności. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe usłysz nas, Christe wysłuchaj nas, Christe wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodoba, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa,
którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w uczniom przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca,
Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składam. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu, naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitości. Pośredniku Boski, jedyna ocieczko nasza, w sercu Twoim racz nas obmyć, do serca Twojego racz nas przytulić, w Twym sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku Boski, jedyna ocieczko nasza. Uczczenie serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słodki towarzyszu naszego wygnania, najgłębszą cześć Ci oddaję. Eucharystyczne serce Jezusa, samotne, upokorzone i opuszczone, którym gardzą i które poniżają, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce zapomniane przez ludzi, lecz pałające miłością do naszych serc, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce pragnące miłości, tak cierpliwie nas oczekujące, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, źródło niewyczerpanych łask, pragnące, byśmy u Ciebie szukali ratunku, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce cierpiące w milczeniu, które pragniesz rozmawiać z duszami, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, twierdzą życia wewnętrznego, które uczysz nas tajemnicy zjednoczenia z Bogiem, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce zawsze obecne w Najświętszym Sakramencie, eucharystyczne serce Jezusa, miej litość nad nami. Panie Jezu, Baranku ofiarny, pragnę Cię pocieszać, łączę się z Tobą i ofiaruję siebie samego. Z pokorą chylę głowę, chcę o sobie zapomnieć, by wciąż myśleć o Tobie. Z miłości do Ciebie pragnę doznawać zapomnienia i wzgardy. Chcę, byś jedynie Ty mnie rozumiał i kochał. Chcę milczeć,
by wsłuchiwać się w Twój głos, zaprzeć się siebie, by w Tobie się pogrążyć. Spraw, bym w ten sposób ugasił Twoje pragnienie mego zbawienia i uświęcenia. Spraw, bym sam oczyszczony okazał Ci czystą i prawdziwą miłość. Nie chcę już dłużej wystawiać na próbę Twej cierpliwości. Weź mnie, oddaję się cały. Poświęcam Ci wszystkie uczynki, mój rozum, byś go oświecił, serce, byś je prowadził, wolę, byś ją zahartował, duszę i ciało, byś je ożywił, całą moją nędzę, byś przyszedł mi z pomocą. Eucharystyczne serce Jezusa, którego krew jest życiem mej duszy, niech żyję już nie ja, ale Ty sam żyj we mnie. Amen. Drogocenne ofiarowanie. O mój Jezu, najmiłościwszy i najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie, Ojcu Przedwiecznemu, najdroższą krew i wodę, które wypłynęły z rany zadanej Twemu boskiemu sercu na drzewie krzyża. Racz uczynić uczestnikami tej najdroższej krwi i wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza zatwardziałych grzeszników oraz moją duszę. Oczyść, odnów, zbaw nas mocą Twoich zasług. W końcu pozwól nam, o Jezu, schronić się w Twoim boskim sercu, tak nas miłującym i w nim przebywać na wieki. Amen.
akt ofiarowania. O słodki Jezu, jedyna miłości mego serca, słodkie udręczenie duszy, upragnione katusze zmysłów i ciała. Błagam Cię o łaskę, abym żyła i umarła, jako dusza ofiarna Twego najświętszego serca, poprzez niechęć do wszystkiego, co nie jest Tobą, jako dusza ofiarna Twej najświętszej duszy, przez cierpliwe znoszenie wszelkiej wewnętrznej trwogi, jako dusza ofiarna Twego ciała, przez nienawiść do grzesznej natury i wyrzeczenie się tego, co mogłoby dogadzać memu ciału. Moja najlepsza Matko, Święta Dziewico Maryjo, powierzam się Tobie całkowicie. Oddaj mnie sercu Twojego boskiego Syna. Najsłodszy Jezu, biedna, mała nicość mojej duszy, oddaję się Twemu godnemu uwielbienia i przebitemu na Kalwarii sercu. Poświęcę się Mu z radością, całkowicie, bezwarunkowo i nieodwołalnie. O dobry Mistrzu, przyjmij mnie całą oraz bez zastrzeżeń z rąk Twojej niepokalanej Matki. Przyjmij mnie z Twoich własnych rąk, aby ten dar był miły Tobie i w pełni odzwierciedlał Twoją chwałę. Panie Jezu, dawaj mi siebie, a ja na zawsze niech pozostanę małą duszą ofiarną, własnością Twego zranionego serca. Niech ten całkowity dar, który składam Ci dzisiaj z mojej osoby i z tego, co do mnie należy, obejmie wszystko w obecnym czasie oraz w wieczności i nigdy nie zostanie cofnięty. Proszę, ześlij na mnie tę łaskę, bo bez Twojej pomocy nic nie mogę. Święta Małgorzato Mario, Ty modliłaś się do naszego Zbawiciela. Wszystko, czego Ty chcesz i kiedy chcesz, wszystko dla Ciebie, nic dla mnie, wszystko od Ciebie, nic ode mnie. Błagam, bym za Twoim wstawiennictwem stała się bardziej godna, by przynależeć do Jezusa. Amen. Oh!
Niech ten dzień jutrzejszy będzie dla nas właśnie takim czasem modlitwy, ale też czasem parafialnego spotkania. Ja to przy różnych okazjach mówię księżom, że mało dają swoim parafianom okazji do wspólnej rozmowy przy kościele, wokół kościoła z jakichś powodów. Jest wielki odpust, piękna uroczystość, wszyscy jesteśmy tacy napełnieni tymi uroczystościami. Ludzie idą do siebie, a księża do siebie. Trzeba by jeszcze pobyć trochę razem. I tu naprawdę nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy. Jutro będzie taka okazja, żeby pobyć trochę razem. Odezwać się do sąsiada, sąsiadki, z którą siedzi się w ławce, a z którą już na ulicy się nie rozmawia. To jest ludzkie. Bracia i siostry, to jest ludzkie. Potraktować drugiego człowieka życzliwie na ulicy. Jakie to jest nieludzkie, kiedy obcy wrzeszczy na obcego. Stoi przy kasie, ta ekspedientka nie daje sobie rady, bo jest nowa. I wrzeszczy na nią, bo jemu się spieszy. To jest nieludzkie, to jest nieludzkie. Albo znowu ta ekspedientka w drugą stronę. Przecież my czujemy, że ona jest zła, że my chcemy kupić bilet. Ona jest zła. Ona jest zła. To jest nieludzkie. Żeby być ludzkim, trzeba czuć się kochanym. Dlaczego my jesteśmy nieludzcy? Bo nie kochamy siebie, nie kochamy naszego życia. Nie byliśmy kochani do końca przez naszych najbliższych i nie czujemy się kochani przez Pana Boga. Jeżeli brakowało nam miłości naszych rodziców, brakuje nam miłości żony, męża, możemy to uzupełnić. Możemy to uzupełnić. A każdy z nas jest tak zgłodniały, że żaden mąż, żadna żona nie zaspokoi do końca naszego serca. Stąd święty Augustyn mówi, niespokojne jest serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Stąd chcielibyśmy skorzystać właśnie z tej okazji, po to, żeby się spotkać między konferencjami, w przerwie obiadowej i od po prostu, tak po ludzku porozmawiać, popatrzeć na siebie, podzielić się, stworzyć atmosferę życzliwości. Bo adoracja w parafii ma owocować również wzajemną miłością, nie tylko rodzinną, ale także parafialną. Adoracja ma rodzić wrażliwość na ubogich. Adoracja ma rodzić wrażliwość na misjonarzy, którzy ciężko pracują na pierwszej linii. Dzisiaj wielu misjonarzy oddaje życie w krajach islamu, czy też w krajach Ameryki Łacińskiej. My
adorując Jezusa, mamy być wsparciem, takim wielkim duchowym zapleczem. Oni są tam w naszym imieniu. Oni tam nas reprezentują. Ci, którzy robią rzeczy wielkie, piękne, oni nas reprezentują. I właśnie te dzieła, ten wysiłek, tę pracę trzeba wesprzeć. Najpierw modlitwą. A teraz ten czas, który mamy przed sobą, powierzmy Matce Najświętszej. Prośmy, żeby Maryja była patronką naszej adoracji. Maryja to ta jedyna, która nosiła w swoim łonie Syna Bożego i która adorowała Go. Adorowała Go całe swoje życie. Maryja adorowała Jezusa. Ona była świadoma, ona jedna była świadoma przez niepokalane poczęcie, przez wcielenie Syna Bożego. Ona jedyna była świadoma do końca, kim jest ten, którego urodziła. Ona jedyna. I dlatego dla niej adoracja to sposób życia. Moi drodzy, adoracja ma się stać sposobem życia. Nie godzinkę tutaj. Po co my się tu modlimy godzinkę raz w miesiącu? Czy raz na tydzień? A może częściej? Po co my się modlimy? Żeby się modlić nieustannie. Jutro więcej na ten temat sobie powiem. Celem nie jest godzina tutaj, ale celem jest nieustanna modlitwa. Módlcie się zawsze i nigdy nie ustawajcie. Trzeba by podjąć trud, to mówi Jezus. Módlcie się zawsze, nigdy nie ustawajcie. I od Maryi możemy nauczyć się, co to znaczy modlić się nieustannie. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Matko pięknej miłości. Matko pięknej miłości. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca ze współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Ciebie, skarbie moich ziemskich.
czysty lśni. Ponad wszystko ukochana, Kostka święta, źródło łas. Na karm chlebem krwią umocni, zbawi mnie w swój boski blask. Ponad wszystko ukochana, Kostka święta, źródło łas. Na karm chlebem Wezwania do serca Jezusa. Wraz ze świętą Małgorzatą Marią wpatrujmy się w Boże serce i uczcijmy je, prosząc jednocześnie o głęboką przemianę naszego serca. Serce mojego Jezusa, zbawiaj mnie. Serce mojego Stwórcy, prowadź mnie do doskonałości. Serce mojego Zbawiciela, uwalnij mnie od grzechu i zła wszelkiego. Serce mojego Sędziego, przebaczaj mi. Serce mojego Ojca, kieruj moim życiem. Serce mojego Mistrza, pouczaj mnie. Serce mojego Pasterza, ochraniaj mnie. Serce mojego Przyjaciela, daj mi poznać swoją miłość. Serce Dzieciątka Jezus, przyciągnij mnie do siebie. Serce Jezusa umierającego na krzyżu, wybaw mnie. Serce mojego brata, pozostań zawsze ze mną. Serce pełne dobroci, przebacz mi. Serce pełne Bożych wspaniałości, rozjaśnij moje serce. Serce pełne duchowej słodyczy, wlej ją w moje serce. Serce pełne miłości, ożywiaj moje czyny. Serce pełne miłosierdzia, otaczaj mnie swoją opieką. Serce pełne pokory, zechciej wejść do mojego serca. Serce pełne cierpliwości, nie zrażaj się do mnie. Serce pełne wierności, zaradź mojej niewierności. Serce pełne pokoju, napełnij mnie pogodą ducha. Serce pełne upragnionej miłości, rozpal mnie miłością do Ciebie. Serce pełne prawdziwego dobra,
napełnij mnie szlachetnymi pragnieniami. Serce pełne drogocennego balsamu zbawienia, zachowaj moje życie. Serce pełne świętości, prowadź mnie drogą do nieba. Serce dające lekarstwo na nasze choroby, proszę o zdrowie duszy i ciała. Serce Jezusa, pociecho strapionych, bądź moją pociechą. Serce gorejące miłością, przemieniaj mnie tym ogniem. Serce Jezusa, wzorze doskonałości, świeć coraz jaśniej na drodze mojego życia. Serce Boże, źródło wszelkiego szczęścia, niech Twa łaska mnie umacnia na drodze do nieba. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serca i przywróć nam radość.